Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu portalu gamemusic.pl. Z tej strony internetów Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Kłania się w pas Mariusz Borkowski. Witamy serdecznie. Mariusz, to już jest 6 odcinek. Ojeju, ale to minęło. Ale to minęło. Jak z bicza czasną, dosłownie. No, ja nie wiem kiedy. Tak, wiesz, no już zbliżamy się tak do tej dziesiątki. Tak, szczęśliwej, mam nadzieję, dla nas. Tak, i mam nadzieję, że w 10 odcinku przygotujemy coś ekstra, ale to nie wyprzedzajmy faktów, nie mówimy nic. Powiem jeszcze może więcej, że najbliższe tematy będą jeszcze ciekawsze, zdecydowanie. I tak jak widzieliście, przyjęła się chyba ta formuła, że raz rozmawiamy z gośćmi, raz rozmawiamy sami. I widzę, że obie formuły się przyjęły. Jeśli chodzi o tematy solowe, czy raczej w duecie, no to cóż, można powiedzieć, że mamy tych tematów bardzo dużo, będziemy mieli o czym gadać. A jeśli chodzi o naszych gości... Również mamy dużo tematów, również mamy bardzo dużo ciekawych gości. Oj, więc tak. Bardzo długa. Lista jest długa naszych gości, za co im serdecznie dziękujemy, tym osobom, które już dotychczas nas odwiedziły i będą nas odwiedzać. Dziękujemy wam za ten czas, jaki nam poświęciliście, naszym słuchaczom, a także widzom, bo też nie tylko jesteśmy na Spotify czy Apple Podcast, ale można też nas zobaczyć na YouTubie, gdzie czasami wrzucamy takie elementy, które no niestety pewne prawa licencyjne nam nie pozwalają na to, żeby to poszerzyć. No dokładnie, no na przykład Spotify, tak było w odcinku z Zeldą, tak, niektórych kawałków nie mogliśmy puszczać, albo w zasadzie w ogóle wszystkich, a na YouTubie jakieś tam fragmenciki się trafiają. No mam nadzieję, że kiedy się pandemia skończy, to będziemy mogli również zamieścić jakieś kamery i pokazać nasze twarze, nasze facjaty piękne. Piękne facjaty, tak jest. Nie, no zdecydowanie chcielibyśmy to zrobić. Kto wie, może zrobimy to gdzieś tam z kolejnymi odcinkami, bo to też jakby nie jest kłopot, tylko byśmy musieli się, że tak powiem, odpowiednio przygotować. A chyba tak nie przeszkadza wam, że z Pawłem jakby bez naszych obrazków, Paweł w długich, pięknych, ponętnych włosach, ja oczywiście skrócony niczym żołnierz Marines. Jest spoko, dobrze. No dobrze, przed nami duży, trochę trudny temat, ale bardzo znaczący dla historii, ale zanim do tego dojdziemy, przejdźmy do stałego punktu naszego programu. Mariusz, co u siebie słychać? Co słychać? Co ostatnio słuchałem? Ojej, no tak jak chyba tydzień minął, to ja staram się zawsze jakby nadrabiać takie zaległości, czy sprzed kilku tygodni, dni, bądź miesięca, albo nawet z tamtego roku, bo trzeba też jakby pamiętać, że tych albumów jest strasznie dużo i trzeba czasami nadgonić. Wiadomo, że tak jak się odsiewa te płyty, no to jest też dużo takich albumów, które nie są warte naszego czasu. Ale ostatnio, bo wiesz, nie doczekaliśmy się, nie mamy PlayStation 5, ani ty, ani ja, tylko Konradowi, naszemu koledze z redakcji. Konrad, pozdrawiamy ciebie z Pawłem. Ty cholerny szczęściarzu. Tak więc on ma tą konsolę. My chyba nie mamy takiej na razie potrzeby ani ciśnienia. Poczekajmy. Niech to wszystko się unormuje. Niech każdego, może nawet nie tyle, co będzie stać, ale będzie mógł sobie spokojnie sięgnąć. Znaczy ja będę brutalnie szczery. Na PlayStation 5 na razie nie ma gier. I nie będzie. Natomiast to jest chyba dobra opcja dla tych osób, które nie mają PlayStation 4. A Konrad właśnie taką osobą jest i ogrywa kilka właśnie takich tytułów, w tym moje, które pożyczył i mam nadzieję, że kiedyś mi odda. Zdecydowanie. Słuchaj, no i właśnie nawiązując do premiery Sony PlayStation 5, no to tutaj Astro Playroom, to jest taka darmowa, zręcznościowa gra pokazująca trochę możliwości zarówno samej konsoli, ale też jakby tego kontrolera DualSense bodajże, bo się ten go wymawia. Tak.
I co się okazało, muzyka do Astro Playroom skomponowana przez Kenneta CM Younga okazała się wielkim hitem internetowym i nie tyle co internetowym, ale wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród graczy. To jest współautor bardzo dobrze znanej, domyślam się tutaj naszym słuchaczom, ścieżki dźwiękowej do Tearaway. To jest chyba przez Japan Studio była zrobiona gra. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Chyba tak. No Japan Studio teraz żyje w takim małym kryzysie. Nie, no to jest jakaś, powiedzmy, deweloperska patologia, bym to tak ujął, bo chyba nie ma lepszego. Wielka szkoda, bo z tego studia, spod ręki tego studia ogrom świetnych tytułów powychodziło, dlatego jakby nie rozumiem tej decyzji, no ale cóż, zobaczymy. No serce boli, serce boli. No serce boli. No w każdym razie muzyka i ten soundtrack do Astro Boy, zabawne, ciepłe melodie utrzymane w stylistyce dyskotek lat 80., niekiedy z takim naciskiem na muzykę elektroniczną. Ja się bardzo dobrze bawię przy tych piosenkach, one są pogodne, też są takim nastawieniem trochę do comeback, do połowy lat 90., czyli do kiedy pierwsza konsola Sony PlayStation się pojawiła i tak z generacji na generację. Tak więc polecam, jeżeli chcecie sobie umilić początek dnia pogodną muzyką, ten album jak najbardziej. Drugim albumem, do którego wróciłem, i to jest trochę takie nawiązanie, bo to jest 2003 rok, to jest Final Fantasy Crystal Chronicles z muzyką, głównie z muzyką Kumi Tanioki, czyli kompozytorki, która na swoim koncie także ma utwory napisane do Final Fantasy XI, czyli do tej online'owej pierwszej takiej odsłony Final Fantasy, i też Hideroi Iwasaki. No i to była taka próba skomponowania muzyki w duchu folku, tak? Czyli takich średniowiecznych melodii z naciskiem do skocznych dźwięków z użyciem instrumentów szarpanych, czy tam dętych drewnianych, tam dużo tego fletu, między innymi słyszymy, i takie właśnie instrumentów, które nawiązują do tego okresu. Sama gra też jakby miała trochę pecha, bo Nintendo GameCube, jak sami wiemy, no konsola może nie miała zbyt wiele szczęścia. No a przy premierze gry, takiej nazywane, nie wiem, remaster, wznowiona wersja na Switcha, no to od razu chyba po jakichś kilku tygodniach została zdjęta, no bo się okazało, że ma mnóstwo niedociągnięć. Ja też nie chcę... No była po prostu niegrywalna, tak w dużym skrócie. Tak, natomiast sama gra i tak samo jak sama muzyka była bardzo dobrą odskocznią do tego, co dotychczas znaliśmy, no i wtedy włodarze ze Square Enix starali się też coś nowego zrobić. No i tyle z mojej strony. A Paweł, a ty? Ja nie będę pytał o jedną serię. Wiesz co? Nie. Mam nadzieję, że wszyscy, coś nowego słyszałem. Wszyscy dosłownie mają już podziurki w nosie. To, że nie, gram w Yakuza. Tak nie jest. Tak taka nie jest prawda. Taka jest prawda. To jest akurat prawda. Wrzucam co chwilę jakieś screeny na Twittera, na Facebooka. Jakieś arty sobie sam tworzę. I chyba moja narzeczona ma już po kokardę tę serię, więc może dam na chwilkę temu spokój, chociaż jest jeden zespół, do którego muszę wrócić przy okazji studia, które tworzyło serię Yakuza, bo jeszcze to studio stworzyło grę Judgment, czyli taką odnogę, powiedzmy, Yakuzy, gdzie jesteśmy prywatnym detektywem i rozwiązujemy sprawę serii morderstw. Genialna gra, polecam każdemu. Dzięki niej poznałem zespół J-rockowy, J-popowy Alexandros, z którego albumu Sleeping in Brooklyn pochodzi motyw przewodni, motyw tytułowy, który pojawił się na samym początku gry, Arpeggio. Świetnie zagrany, fantastycznie. Również sprawdza się przy napisach końcowych. Jeśli ktoś gra w Judgment, to wie doskonale, o co mi chodzi. Tak idealnie pasuje do końcówki. No po prostu miodzio. Jeśli chodzi o gry, to ostatnio, i to
Mówiłem chyba przy okazji ostatniego czy przedostatniego podcastu, że szukam takich utworów, takich albumów, które są spokojniejsze, mniej dynamiczne. No, powiem to tak, nagrywamy ten podcast w momencie, kiedy odkryliśmy, że na Spotify pojawił się album z Quake'a. Przesłucham ten album jeszcze raz, na pewno wieczorem, ale na pewno nie teraz. No teraz mamy jeszcze mamy dzień, jeszcze jestem w pracy i szukam takich utworów, które będą trochę spokojniejsze, Pawle, ale warto też dodać i też dać znać naszym słuchaczom, że muzyka z Quake'a pojawiła się także na winylu. I to tak. pierwszy raz w historii to wydawnictwo ukazało się na jakimś nośniku fizycznym, bo chyba było na płycie CD. Ale chyba była dołączana do gry, bo oddzielnie chyba w sprzedaży jeszcze nie była. Mogę tak się mylić, ale tak się nie wiem, jak tak myślę, no to chyba się to pierwszy raz pojawiło na nośniku, takim fizycznym, a szczególnie winylowym. Tak więc ja jeszcze swojej kopii nie mam, bo czekam na nią. Wiem, że Iza, nasza koleżanka z redakcji, Iza, pozdrawiamy ciebie z Paweł, to już ma. No jestem ciekaw, jak to, czy się ta muzyka zestarzała na przestrzeni tych już blisko 20 już lat, nie? Chyba. Tak jak ja sobie przypominam tę melodię, myślę, że przypomnę ją sobie dzisiaj wieczorem. Myślę, że nie. No ale wracając muzyka relaksacyjna. Muzyka relaksacyjna, tak. Taką relaksacyjną odpocząć dokładnie, żeby móc zebrać myśli podczas pracy. I w tym tygodniu trafiły mi się dwa takie albumy. Jedno to jest Square Enix Chill Out Arrangement Tracks, czyli motywy głównie z Final Fantasy, utrzymane w formie lofi, czyli wiesz, takie trzaskanie, takie charakterystyczne trzaski, jakbyś, nie wiem, odpalał płytę winylową, deszcz za oknem, herbatka ciepła, wrzątek, dokładnie. Kawa. Ja się zakochałem w tego typu melodii chyba ze 2-3 lata temu, kiedy po raz pierwszy zajrzałem na jakiś kanał na YouTubie, który nadawał całodobowo właśnie tego typu muzykę i słuchałem tego nałogowo. I kiedy usłyszałem, że powstaje również taki album z muzyką z Final Fantasy, powiedziałem sobie, jestem kupiony. I to mi tu... Ta muzyka towarzyszy mi przez większość czasu, ale jest jeszcze jedna. Ja ci wejdę jeszcze raz słowo, bo też jakby dobrze by było trochę rozwinąć tą myśl, bo pamiętam, że chyba 10 lat temu, czy 10 czy 15 lat temu Square Enix Music wpadł na taki pomysł, że będzie wypuszczać mnóstwo takich składanek utrzymanych w różnych jakichś konwencjach, gatunkach muzycznych. Tak. Wychodzą do dzisiaj. Tak, do dzisiaj. Teraz na przykład zapowiedzieli wersję jazzową z muzyką do Sega do serii Sega? Saga Frontier chyba, czy albo ogólnie z Sagi. Mają to będzie taka jazzowa kompilacja utworu, bo dotychczas to były Final Fantasy, ostatnio było nawet z Final Fantasy 7 w wersji jazzowej. No była również była pewnie również wersja jazzowa Chrono Triggera na przykład. Ja jeszcze pamiętam wersję chiptune z różnych tytułów ze Square i Enix. I no i pamiętam, że oni zaczynali bardzo od takiego eksperymentalnych składanek, gdzie była muzyka taka powiedzmy klubowa i zapraszali różnych artystów, takich bardzo, którzy nie są znani większej widowni. I oni dzięki temu też ich promowali, bo mieli coś ciekawego jednak do powiedzenia. Ale okej, przejdźmy, Paweł, teraz jakby do twojego... Jeszcze jest jeden album, który pojawił się przez przypadek nagle na Spotify, no bo właśnie ten album, o którym powiedziałem, jest na Spotify, ale obok niego pojawiła się również album z soundtrackiem do klasycznych, ulubianych przez wszystkich The Simsów, czyli z muzyką Jerry'ego Martina i Marka Russo. To jest nie wiem nawet jak to powiedzieć, to jest taka muzyka, do której powracam jakoś tak bardzo często, która jest łatwo zapamiętywalna i
mocno relaksująca. Tak, niezależnie od tego, czy jesteś w trybie budowania, kupowania mebli, czy jesteś na mapie sąsiadów, jeśli tak mogę nazwać. No, nie ma na tym albumie niczego takiego, co by wywoływało u mnie jakieś podwyższenie ciśnienia. Jest po prostu wręcz przeciwnie. Jeszcze pamiętam jakieś dwa lata temu, chyba niespełna dwa lata temu, dwa bądź trzy lata temu, ktoś w mediach społecznościowych otworzył wydarzenie Zróbmy koncert z Simsami na Tauron Arena w Krakowie. Nie wiem, czy tak, pamiętasz. Pamiętam to. Tak. I tam było tysiące ludzi. To jest niebywałe, jak sentyment potrafi wzbudzić w nas to, że chcemy taką muzykę usłyszeć, w której no, w grze spędziliśmy godziny, setki godzin, tak sądzę, że mnóstwo ludzi ogrywało Sims, jak się pojawiał, bo to był fenomen, tak, pewnego swego czasu. No, w sumie nadal jest. Jeśli dobrze pamiętam, czas jakiś temu zostało ogłoszone, że już trwają, znaczy plotka jest na razie taka, że trwają ponoć prace nad kolejną częścią The Simsów, bo Maxis wystawiło ofertę pracy, więc czekamy na to, co powie Maxis albo Electronic Arts. Simsy w VR-ze, coś takiego widzę. Nie wytrzymałbym psychicznie. I podpalasz sąsiada w VR-ze. No dobrze, mieliśmy spokojne utwory, mieliśmy spokojne nuty, mieliśmy generalnie temat spokoju, ale przejdziemy teraz do tematu wojny. I to nie byle jakiej, konsolowej. Bo wojny konsolowej, dokładnie. Long story short, będziemy mówić o dwóch bardzo istotnych konsolach w życiu chyba każdego szanującego się gracza, gdzie dużą rolę odgrywał w zasadzie marketing. To była pierwsza taka wojna, taka walka agresywnym marketingiem, agresywną reklamą. Mowa tu oczywiście o dwóch konsolach, Super Nintendo Entertainment System i Sega Genesis, albo u nas bardziej znane jako Sega Mega Drive. Long story short, bo to jest historia na wiele godzin, jeśli nie dni rozmów. Mamy końcówkę lat 80. Nintendo Entertainment System zdobyło już Stany Zjednoczone, zdobyło Europę, również Azję, w Azji oczywiście znane pod nazwą Famicom. No, Nintendo w zasadzie dominowało. Było w zasadzie Nintendo, później długo nikt, później Sega ze swoim Sega Master System, później znowu nikt. I później grupka jakichś mniejszych firm, które ja lubię nazywać jako cała reszta. I co tu dużo powiedzieć? Już Nintendo już szykowało się do kontynuacji czy powstania kolejnej konsoli, już nowej generacji, ale pojawił się wcześniej, chyba dwa lata wcześniej, pojawił się konkurent, czyli Sega Mega Drive. Znany w Europie, tak jak mówię, w Stanach znany jako Sega Genesis, który, no cóż, na początku nie jawił się jako główny konkurent, raczej jako kolejna ciekawostka, która chce powalczyć z Nintendo, ale znowu przegra, ale tu się okazało, że no cóż, jednak ta walka była dosyć zażarta. Tylko, że Paweł, ci wejdę słowo, bo pamiętaj jeszcze o tym, że jak jeszcze NES królował w Stanach, to jakby to nie był pierwszy taki początek tego, że Sega chciała podbić Stany Zjednoczone, bo jeszcze wcześniej był Sega Master System. Tak, to mówiłem o Master Systemie. To już mówiłem, tak, wspomniałem, tak, tak. Tylko tak jak mówiłem, Nintendo miało zdecydowanie dużą przewagę nad całą resztą. I ja bym tutaj jeszcze chciał sprecyzować, bo owszem, będziemy o tej, nazwijmy tej wojnie konsolowej tutaj z Pawłem dyskutować, ale jednak też skupimy się na samej muzyce, tak? Bo to też tak, jest bardzo, tak, tak. Dokładnie. Bardzo, bardzo ważne, bo to nie będzie tak, że my tutaj będziemy wam sprzedawać jakieś Ale jeszcze o tej historii trzeba powiedzieć w dużym skrócie, naprawdę w dużym skrócie, proszę. Bo powiem to tak, jeśli chcecie poznać szerszy kontekst, chcecie pozyskać większą wiedzę na temat tego, jak wyglądała walka pomiędzy tymi obiema firmami, to polecam książkę Wojny konsolowe, Sega, Nintendo i Batalia, która zdefiniowała pokolenie Harrisa Blake'a, nakładem wydawnictwa Sokun, mam nadzieję, że dobrze czytam tę nazwę. Powiem to tak, to jest świetny reportaż,
I myślę, że scenariusz na film, ewentualnie serial. No i jeszcze Highscore był, pamiętasz? Jeszcze Highscore. Highscore pojawił się tam w jednym odcinku, ale to jest zdecydowanie za mało. Jeśli chcecie poznać całą historię, polecam właśnie książkę. To była taka historia w pigułce. Dobra, podsumujmy tak w bardzo dużym skrócie, bo mamy dużo do powiedzenia. Więc Sega i Nintendo szykowały się do stworzenia kolejnej generacji konsol. Już nie 8-bitowe konsole, tylko 16-bitowe. Więc no cóż, kolejna generacja jak w mordę strzelił. I Nintendo chciało kontynuować drogę, którą sama podążała. Czyli wydamy kolejną konsolę, wydamy kolejne w zasadzie te same gry, ale inaczej będą wyglądały. No i nasi fani pójdą za nami. Jasne. Do Segi dołączył Tom Kalinski. Mam nadzieję, że nazwiska nie pomyliłem, który uważał, że należy z Nintendo walczyć trochę inaczej niż to się niż to wygląda w Japonii, tak? Bo w Japonii to rywalizacja między Nintendo a Sega, no to wyglądały takie bardziej uprzejmości, tak? Czyli podajemy sobie ręce, klepiemy się po ramionach, no i tak wygląda konkurencja. No Kaliński tutaj postawił na zdecydowanie bardziej agresywny marketing. Po pierwsze, przedstawić Genesis jako konsolę taką cool, extreme dla troszkę starszych odbiorców, takich nastolatków. To po pierwsze, a po drugie przedstawić swojego oponenta, czyli konsolę przeciwników, jako konsolę dla dzieci. No i powiem to tak, reklamówki, jakie się pojawiały, czy to w telewizji, czy w prasie, były mocne, były bardzo mocne. To nie było klepanie po ramionach, to nie były przytulanki, to nie było wyciągnięcie nawet ręki. To było dosłownie kopanie po jajach, dosłownie. Zresztą, nie wiem, Mariusz, pamiętasz tę kampanię Sega does what Nintendo don't? To było to hasło, które zdefiniowało całą wojnę konsol, tak naprawdę. Tak, było, oczywiście. Jeśli powiedziałem na samym początku, że Nintendo przejęło 80-90% rynku tylko Stanów Zjednoczonych, no to mogę powiedzieć w ten sposób, że w 92 roku podział rynku chyba globalnego wynosił 60-40 dla Segi. Taki był dobry marketing. Mieli po pierwsze bardzo dobry marketing, po drugie mieli zdecydowanie większą bibliotekę gier, a po drugie wystartowali chyba 2 lata wcześniej niż SNES. No i Sega Genesis kosztowała znacznie mniej niż SNES. Więc to wszystko zadecydowało o tym, że no, Sega wychodziła na prowadzenie i po prostu okazała się być fenomenem. Ta walka konsol pojawiła się nawet w mediach mainstreamowych. No ale później coś się zepsuło. Było kilka takich elementów składowych, które sprawiły, że Sega powoli traciło ten zapał. Mogę wymienić dwa takie czynniki. Pierwszym to było pojawienie się Donkey Kong Country na SNES-a, który był uważany wprost za pogromcę Sega, bo to, co pokazano przy tej grze, co SNES potrafi zrobić, no pokazał, że cóż, Nintendo dalej jest górą, znają swoją konsolę, wiedzą jakie ma możliwości i wiedzą komu przeznaczyć pracę nad stworzeniem pierwszorzędnego hitu. A drugim takim elementem to był konflikt nie pomiędzy Sega a Nintendo, ale pomiędzy Sega America a Sega of Japan, którzy mieli inne podejście do marketingu, w ogóle do działania w branży. Tak, Sega of America chciało być bardziej agresywne, chciało zdobywać rynki, no a Sega Japan no, w dużym skrócie podkładało kody pod nogi. Ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz, ale zanim ją dodam, to tutaj chcielibyśmy jeszcze jeden element uściśnić. Paweł będzie stał po tej stronie japońskiej, czyli z SNES-a, tak? A ja będę po Segi. Po prostu to trochę wynika z tego, że ja się bardziej wychowałem wtedy na Sedze, a Paweł tak. na SNES-ie. Ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj uściśnił, Pawle. Chodzi o to, że Sega też w pewnym momencie wypuściła wersję tego
takiej przystawki, gdzie można było odpalać płyty CD. Najpierw była jedna przystawka, to było Sega 32X, które miało w sumie nie wiadomo co zrobić. Miało sprawić, że będą chodziły na to ładniejsze, lepsze gry, ale to było strasznie, droga przystawka i to był straszny badziew. No i Sega CD, czyli to co powiedziałeś, ta przystawka pozwalająca na odpalenie płyt CD. Ja sądzę, że te dwie rzeczy i to co ty jeszcze wymieniłeś, czyli mnóstwo innych takich elementów przyczyniły się do tego, że Sega została totalnie pogrążona. Tak, dokładnie, ale mówię, to ale mówimy... warto jeszcze bym tylko tutaj, jeżeli pozwolisz, jeszcze tylko dodałbym, bo ja tak starałem się znaleźć jakieś tam statystyki z tamtych czasów, ale Sega jako pierwsza taka marka, która no wyszła znikąd dosłownie, to pierwszy raz zagroziła Nintendo, tak? Marce, która no była kojarzona głównie z konsolami i tam sprzedażowo to wyglądało tak, że Sega chyba finalnie skończyła ze 40 milionami chyba sprzedanych konsol, a Super Famicom, czyli Super SNES gdzieś w okolicach chyba 50-60, czyli ta różnica była jest bardzo minimalna. Niewielka była. Tak, no ale tak jak mówiłem, Sega przez pewien czas prowadziła. No ale było kilka innych czynników, które sprawiło, że Sega straciła zapał. Ale tak jak mówię, ja odsyłam was do książki. Tam myślę, zostało to zdecydowanie lepiej przedstawione, lepiej zaprezentowane i zobaczycie, na czym polegał ten sukces, no i później porażka Segi. No ale dobrze, Mario, tak jeśli możesz w dużym skrócie. Mówisz, że jesteś bliższy Sedze. Opowiedz o swojej historii. Bliższy Sedze. Znaczy, słuchajcie, no bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, w Europie to jeszcze w miarę były dostępne te japońskie konsole, nie wiem, na początku lat 90. i tam połowy 90. i tam z biegiem czasu już to lepiej wyglądało. Jakby takim największym chyba rynkiem zbytu była Wielka Brytania, no i gdzieś tam powiedzmy centralna Europa, czyli chyba jeszcze tam Niemcy i może Francja była. No i wiesz, my na przykład, Paweł, się nie mieliśmy tej okazji, żeby mieć tego NES-a, tak? Czyli pierwszą tą wersję takiej porządnej już konsoli Nintendo. No mieliśmy jej podróbę, czyli Pegasus sprowadzony z Czecha, czy już z Czech, czy już wtedy z Czech, z Słowacji. Mieliśmy tego nieszczęsnego Pegasusa, który jakby nie patrzeć, który nam otworzył okno na świat, jeżeli chodzi o inne gry niż które były później na Commodore, na Atari, i tutaj można byłoby wymienić, co nie znaczy, że były gorsze, wręcz przeciwnie. Ja sądzę, że Atari do dzisiaj i Spectrum i wiele innych znanych nam podręcznych komputerów no miały genialne gry, ale tutaj jakby odsyłamy już chyba do innych kanałów, między innymi Grysława, gdzie on wielokrotnie o tych komputerach mówi. Natomiast ja pamiętam, że jak w minionym, jak rozmawialiśmy w czwartym podcaście o The Legend of Zelda i tam pamiętasz, że ja zacząłem trochę swoją historię z The Legend of Zelda, z tą serią od Game Boya, tak? I to był chyba gdzieś w okolicach 94 rok i Sega Mega Drive już dawno tam w Stanach Zjednoczonych była popularna, bo nawet później jakby zdobyła jeszcze tą większą popularność dzięki jednej grze w Stanach, to znaczy Sonic the Hedgehog, tak, 91 rok, tak. Czyli wszystkim bardzo znany jeż, stworzony przez Naoto Oshimę. To był projekt, na który właśnie głównie zaprojektował tego sympatycznego jeża. Co ciekawe, w pierwszej kolejności też gra powstała, dopiero później wrzucono ten koncept graficzny. W każdym razie to wyglądało tak, że jak mój brat miał okazję gdzieś tam za granicę wybyć, przywiózł tego Game Boya ze sobą i pamiętam, że opowiadał niestworzone historie, wiesz co, grałem w konsolę, którą no musimy mieć, tak? I on zaczął coś tam mówić, że w Golden Axe, ja że kompletnie nie wiedziałem, o jakich grach mówił. Chyba zapomniał, jak się ta konsola nazywała i nie wiem, czy w tym samym roku, czyli 94 od 95 roku kupiliśmy Sega Mega Drive. No bo nie było dostępu, wiesz, żeby kupić właśnie tego SNES-a, a o NES-ie to już można byłoby zapomnieć. I pamiętam, że kupiliśmy tą konsolę z Soniciem. Nie no,
no ręce opadają. Graficznie to był taki przeskok i to nie są żadne... Właśnie ja sobie tak, wiesz co, ja też myślałem o tym dzisiejszej naszej rozmowie, o tym podcaście. My jakby nie patrzeć, jakie były te czasy, to myśmy w złotej erze takiej elektronicznej rozrywki urodziliśmy się, ponieważ byliśmy świadkami tego, jak ta era się zmieniała, jak się ta era tych konsol zmieniała, jak się ta grafika zmieniała. I na przykład my jesteśmy w pełni świadomi tego, jak to wszystko wyglądało i jesteśmy bardziej w stanie na przykład docenić niektóre gry, nikomu nie umniejszając. Ale jak na przykład patrzy się na te przeskoki teraz tych wszystkich generacji z trzeciej na czwartą, czy nawet z drugiej na trzecią, ten PlayStation, no tam gdzieś był taki niewielki widać ten przeskok, tak? Ale później już te kolejne literacje konsol, ja nigdy już później nie zauważyłem tego takiego zachwytu. A jak ja zobaczyłem pierwszy raz Sega Mega Drive i zagrałem w Sonica, no to było dla mnie ogromne, ogromne przeżycie. Dwoma takimi kolejnymi grami, które no, wbiły się w pamięć i wywarły na mnie bardzo duże takie pozytywne wrażenie, to był mój ukochany Rocket Knight Adventure z 93 roku. I pamiętam, że jak trzeba, żeby przejść na wyższy poziom w tej grze, to trzeba było na początku przejść podstawowy poziom gry, ale bez zapisywania, bo tam nie było możliwości zapisywania. Tam chyba nawet nie było chyba też kodów, bo czasami pamiętasz, było coś takiego, że jak kończyłeś jakiś tam poziom, czy byłeś w połowie gry, to dostawałeś kod, który wystarczyło później po wyłączeniu konsoli wrzucić i mogłeś jakby odtworzyć na nowo. I pamiętam, że do czerwoności rozpalałem konsolę i też adapter, zasilał sam sprzęt. I ogromnie, bardzo z dużym sentymentem tą grę przypominam. To polegało na tym, że byłeś taką myszką w skórze, w odzianą w pancerzu i były tam różne takie elementy zarówno zręcznościowe, jak i przygodowe. On uderzał tam chyba mieczem. No ogólnie polecam, żebyście sobie sami gdzieś tam wyszukali Rocket Knight Adventure na YouTubie. No i ostatnim tytułem, który ogrywaliśmy wspólnie z bratem wielokrotnie, to było Street of Rage 2 z 92 roku. I pamiętam, że nie mieliśmy drugiego kontrolera. I wiesz co robiliśmy? Podłączaliśmy joystick z Commodore 64, ale jak może wiecie, bądź też nie, kontroler od Segi Mega Drive miał 6 przycisków, a joystick miał ledwo 2 i można było tylko odpalać albo specjała, który tam dziś, nie wiem, zabierał 20 czy tam 15% życia i skok. I to była... No była mordęga, a żeby kupić drugi kontroler, kurczę, gdzieś trzeba było się najechać. W ogóle zdobywanie gier wtedy, w tamtym czasie było cholernie trudne, szczególnie nie wiedzieliśmy wtedy, że większość tych gier, które myśmy kupowali, to nie było oryginalne, tylko to były bootlegi. I tam się jeździło do Chorzowa, do jakichś tam sklepów, czy na giełdę, żeby kupić, bo oryginalne gry były drogie, a już można było zapomnieć o tym, żeby kupić drugi kontroler. I tak w skrócie, ja pamiętam bardzo miło wspominam tą konsolę, bo pomimo tego jakby tego przeskoku i tych gier, które miały do zaoferowania, to był taki dla mnie bardzo radosny przystanek do momentu, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o Sony PlayStation, tak? Bo to było gdzieś niespełna, nie wiem, 94-95 rok, a później czyli 2-3 lata ogrywania na tej konsoli pozwoliły mi przeżyć ten okres, kiedy Sony PlayStation się pojawiło. Oczywiście na tą Sega Mega Drive było wiele, wiele więcej gier, ale o których tutaj raczej nie będę raz mówił. Natomiast te trzy tytuły to dla mnie były takim, są nadal takim ciepłym wspomnieniem mojego dzieciństwa. Pawle, a jak u ciebie to było? Jak ty zyskałeś tą konsolę i nawet nie mówisz o tych grach? Masz jakieś takie gry, które bardzo miło wspominasz z tamtego okresu dzieciństwa? To tak, ty powiedziałeś taką dwie rzeczy. Jedna jest taka, że między mną a Mariuszem jest kilka lat różnicy. Mariusz jest zdecydowanie starszy ode mnie. I jak wiesz, mówisz, że kupiliście konsolę w 95 roku, no ja miałem 5 lat wtedy.
Druga taka rzecz to to, co powiedziałeś, że żyliśmy w tych pięknych czasach, że mogliśmy zobaczyć, jak te konsole się zmieniały. To jest akurat fakt, tylko my żyliśmy też w takich trochę biednych czasach. Kiedy my bawiliśmy się Pegasusem w latach 96, 97, może trochę wcześniej, no to nasi koledzy z zachodnich krajów już ogrywali 16-bitowe konsole. Więc my byliśmy jedną generację do tyłu, jak nic. Więc u mnie to było raczej w ten sposób, że z bratem ogrywaliśmy do końca Pegasusa. Później u nas pojawił się Game Boy, Game Boy Color, później Game Boy Advance. I ten SNES jakoś tak trochę mnie ominął. Podobnie zresztą jak Sega. Tylko jakby to powiedzieć? Ja tego SNESa nie poznałem w tych wczesnych lat dzieciństwa. Powiem to tak. Pierwszą grą, w którą zagrałem i można powiedzieć, że była pierwotnie stworzona na SNESa, to był Chrono Trigger. Tylko że graliśmy w ten tytuł z bratem na PlayStation, na szaraczku naszym. I dopiero po x latach, jeszcze nie pamiętam kiedy dokładnie, po x latach dowiedziałem się, że ta gra pierwotnie powstała na inną konsolę. I kiedy zacząłem się dowiadywać, zacząłem sięgać trochę głębiej, to nagle nauczyłem się, że istniało coś takiego jak SNES, że istniało coś takiego jak Chrono Trigger na SNESa, że istniało coś takiego jak Secret of Mana, Super Metroid, Super Mario itd., itd., więc te gry, no, ta biblioteka gier się w mojej głowie powiększała. No cóż, nie miałem chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, nigdy nie miałem u siebie konsoli, jeśli chodzi o SNESa. Jeśli chciałem pograć w jakieś gry, no to cóż, emulator. W zasadzie pozostał mi emulator. Ale to był taki jedyny moment, kiedy mogłem te gry poznać. I ja się w nich po prostu zakochałem. To był taki... dla mnie to było takie naturalne przejście z 8-bitowego Pegasusa, tudzież NES-a, na 16-bitową konsolę Nintendo. Takie bardzo naturalne przejście z jednej konsoli tej samej firmy na drugą z Game Boyami w tak zwanym międzyczasie. Więc trudno się tu doszukiwać jakiejś takiej romantycznej historii. No u mnie to, tak jak mówię, to było raczej bardziej naturalne przejście. Jeśli chodzi o Sega, ujmę tak, dla mnie Sega w tamtych czasach nie istniała jako producent konsoli. Ja wiedziałem, że istnieje taka firma jak Sega, że tworzy gry na automaty, w które grałem, czy to nad morzem, czy w Sulejowie. Wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Outrun na przykład, czy Crazy Taxi, i że te automaty stały obok automatów na przykład SNK. Ale o istnieniu Segi jako producenta konsol dowiedziałem się chyba dopiero w czasie, kiedy został wydany Sega Dreamcast, czyli ostatnia konsola Segi, i myślę, że jeden z tych sprzętów, o którym mógłbym powiedzieć, że gdyby nie kilka głupich decyzji wyższej instancji, no to myślę, że pokonałaby PlayStation w przedbiegach. Także dla mnie Sega, no mówię, przez większość mojego czasu nie istniała, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. O Soniku dowiedziałem się, no nie wiem, chyba trochę przez przypadek, grając u kolegi, ale też nie wiedziałem, czy on to gra na konsoli Nintendo, czy na Sega. Nic mi takiego nie powiedział. Po prostu zaprosił mnie kiedyś na grę na konsoli i nawet nie byłem świadomy tego, że gram na Mega Drive. Więc tak to u mnie wyglądało. Ta historia jest dosyć dziwna. Nie, słuchaj, mnie na przykład przypomniałeś mi na przykład, że faktycznie był taki moment, że nikt wcześniej nie słyszał o Sedze, a wszystko się chyba zaczynało od automatów, bo oni tak, z tego dokładnie na początku zasłynęli. Tak, dokładnie. Bo zresztą 16-bitowe te, zanim się Sega Mega Drive czy Sega Genesis pojawiły, to były te 16-bitowe automaty, tak? Gdzie tam właśnie ty mówisz o tym Outrun, a Outer Beast chyba był i tam również. Jeszcze kilka można byłoby tutaj tytułów wymieniać. I ja też pamiętam, że zanim z bratem nabyliśmy tą konsolę taką domową, to zagrywaliśmy się na automatach. No więc właśnie, także mówię, u mnie taka historia tych wojen konsolowych, czy w ogóle konsol, to była w zasadzie kwestia przypadku. Ja nie byłem wtedy hardkorowym, świadomym graczem, tak jak, no nie wiem, dzisiaj. No może hardkorowym to za dużo powiedziane, ale na pewno nie byłem taki świadomy, tak? U mnie te konsole nie pojawiały się... Nie wyrabiasz platyn?
Wyrabiasz platyn. Nie wyrabiam, nie robię platyn, gardzę platynami. U mnie te konsole w domu pojawiały się trochę przez przypadek, trochę przez reklamy, bo pamiętam, że kiedyś Game Boy był reklamowany w prasie growej. Pamiętam żółtego Game Boya, który się reklamował w Kliku. No, ale to tylko dlatego, że z ekranu wylatywał na moją twarz Pikachu. A cała reszta to jest kwestia przypadku. Tak naprawdę po iluś tam latach dowiedziałem się, że istniało coś takiego jak Sega Mega Drive, że na tym pojawiały się jakieś gry, ale jeśli miałbym być szczery, tak patrząc z perspektywy czasu, gdybym miał wybierać między grami Segi Mega Drive a SNES-em, no to u mnie i tak wygrałby SNES. Nie wiem, może dlatego, że te tytuły po prostu znałem, lubiłem i dla mnie wyglądały i brzmiały również lepiej i tym oto no, inteligentnym przejściem. Słuchaj, z tym brzmieniem to właśnie za chwilę będziemy właśnie mówić, ale chciałem tylko jeszcze tutaj na sam koniec dodać tego rozdziału. Aj, zepsuł mi przejście. Ja sądzę, że u mnie... Oj. Później się dogadamy. Ja sądzę, że ja bym miał podobną sytuację u ciebie. Gdybym ja miał na przykład dostęp do SNES-a, do Super Famicom, jakbym miał dostęp, to ja prawdopodobnie te moje dzieciństwo spędziłbym wokół tej konsoli, ale z racji tego, że jakby nie było dostępności i pod wpływem tego, że mój brat zobaczył i zagrał w tą konsolę za granicą i powiedział, że to trzeba w to koniecznie musimy mieć tą konsolę, no to wiesz, to sądzę, że to z tego wynika, z tej braku tej dostępności u nas. Tak, ale dobra. Dokładnie. No teraz mam trochę lepiej, no bo niedawno, znaczy kilka lat temu dostałem na święta SNES Classic Mini, czyli tą miniaturową wersję SNES-a. No i można powiedzieć, że w jakiś sposób zastępuje. Tak, nadrabia mi to. Jestem zadowolony, jestem szczęśliwy. Ja nigdy się nie ścigałem, jeśli chodzi o przechodzenie jakichś gier, więc teraz mam chwilkę czasu, więc jak mogę, to po prostu siadam przed konsolą i gram w Earthbound na przykład. Dobrze, to ja zamykam usta, oddaję tobie mikrofon. Te przejście, Pawle, teraz, ten sos. No teraz, wiesz co, teraz wszystko zepsułeś, więc muszę od nowa. Ale właśnie, bo było nie było, jest to podcast o muzyce do gier, o dźwiękach w grach i nie tylko. I jeśli mówimy o wojnach konsolowych, jeśli mówimy o obu tych konsolach, no to cóż, mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o bebechy i SNES-a i Sega Mega Drive, to w jakimś stopniu są one do siebie podobne, choć myślę, że z lekką przewagą, miała tutaj Sega. Ale jeśli chodzi o muzykę, no właśnie, Mario, jakbyś tak mógł powiedzieć ze swojego doświadczenia i ze swojej wiedzy, jak brzmiała Sega? Brzmiała niewiarygodnie, to znaczy, co mam na myśli? Po pierwsze, trzeba troszeczkę tak wejdę od strony technicznej, nie uważam się tutaj za specjalistę, ja od razu was odsyłam do artykułu o chipach i w ogóle o muzyce, znaczy o muzyce. A powstaje ich całe mnóstwo do dzisiaj, bo tak, te chipy Segi i SNES-a są używane do dzisiaj przez chiptunowców, więc jest o czym czytać. To jest niewyczerpalne źródło inspiracji i tworzenia takiej muzyki, które obecne sprzęty, nawet nie wiadomo, jakbyście mieli jakieś bazę sampli, to sądzę, że nie jesteście w stanie wyciągnąć takich dźwięków. Natomiast chciałem tylko was tutaj serdecznie zaprosić do przeczytania tekstu na naszym portalu Game Music na temat tych chipów, o których za chwilę powiem, bo tutaj trzeba powiedzieć o chipów, ponieważ Sega Mega Drive, Sega Genesis posiadała aż dwa chipy odpowiedzialne za dźwięk oraz muzykę. No i tak, pierwszym był Texas Instrument SN76489 i to był moduł posiadający trzy kanały generujące dźwięki oraz czwarty generujący szum. I teraz był drugim chipem był Yamaha, to jest dosyć bardzo znany chip Yamaha M2612, który aż 6 kanałów stereo posiadał do przetwarzania sygnału cyfrowego
oraz jeden kanał PCM, to jest Pulse Code Modulation, do sampli. No i przetwarzanie takiego sygnału istniało już oczywiście w konsolach już 8-bitowych, ale ulepszenie go do 16-bitów no polepszyło jak na tamte czas znacznie jakość audio. Dzięki tym dwóm chipom Sega Mega Drive stała się taką najpopularniejszą konsolą, która wdrożyła modulację częstotliwości. I tutaj, jak mówię, nie chcę się wdawać szczegóły. Ja tylko z perspektywy czasu, tylko jakby tutaj dopowiem, to faktycznie była ogromna różnica i to też zależało od tego, jaki się miał telewizor, bo tam pamiętam, że Sega Mega Drive miała dwa wejścia, jeden chyba CRTV, a drugi chyba RGB, chyba coś takiego miało, i te wersje RGB to miała możliwość pokazywania chyba lepszej jakości obrazu i też od razu to się przekładało na jakość muzyki. Mało tego, można było też podłączyć słuchawki do konsoli i tam można było sterować tą głośnością tej muzyki. Tak więc z tego, co ja pamiętam, to ja byłem pod ogromnym wrażeniem, dlatego też bardzo ciepło wspominam niektóre albumy, gry, bo wtedy tak naprawdę tych albumów nie było, ale gry i muzykę z tych gier, o których też na pewno pod koniec naszego podcastu opowiemy, bo mamy przygotowaną taką topkę z Pawłem. I pamiętam, że na serio to był ogromny przeskok w jakości przetwarzania, odtwarzania muzyki, bo nawet Commodore, które też miało swoje chipy i inne stacjonarne komputery, wtedy jeszcze Amiga, ja sądzę, że Sega wyprzedzała o kilka lat niektóre sprzęty pod względem jakości odtwarzanej muzyki, i mimo tego, że były te ograniczenia, o których cały czas Paweł przypomina, o których cały czas jakby mówimy, to bo te ograniczenia sprowadzały się, słuchajcie, do tego, że kompozytor najpierw napisał sobie jakiś tam utwór, nagrał to na kasecie magnetofonowej, z tą kasetą magnetofonową szedł do komputera stacjonarnego, przetwarzał chyba dźwięk do komputera i dopiero w komputerze gdzieś tam powstawały finalne pliki pozwalające chyba przenieść do kadridża, tak, tą muzykę. No więc dla mnie to był fenomen. Zresztą nie chcę tutaj się za bardzo jakby tutaj rozgadywać, bo to sobie zostawię jakby już na top listkę. Znaczy ja jakbym miał tutaj wtrącić i zabrzmię ja trochę jak fanboy Nintendo, na pewno tak będzie, ale kiedy ja słuchałem muzyki do kilku gier na Sega, bardzo, ale to bardzo zabrzmiało tak metalicznie. Jakoś tak, no nie wiem, jakby to miał powiedzieć. Ja wiem, znaczy wiem do czego Wiesz o co mi chodzi, nie? I zgadzam się, jest coś takiego, że było słychać taki wydźwięk metaliczny tych, ale to słuchaj, bo wszystko to zależało wyłącznie od danej gry i od kompozytora, bo pamiętaj, że było kilku kompozytorów i kiedy słyszałeś na przykład jakąś muzykę z gry, nie znając jakby kompozytora, to od razu poznawałeś, aha, to jest ten kompozytor, bo ci kompozytorzy zazwyczaj komponowali do różnych gier. Na przykład jeden kompozytor, nie wiem, był, czy tam dwóch, trzech kompozytorów było w jednej firmie i oni tylko i wyłącznie pisali muzykę do tam, nie wiem, najbliższych premier. Tak na przykład było z Yuzo Koshiro, o którym będę musiał powiedzieć, i on praktycznie do wszystkich większości gier, w ogóle cała, w moim mniemaniu, cała Sega Mega Drive, jeżeli chodzi o muzykę i dźwięki, stoją twórczością Yuzo Koshiro. On w ogóle wypłynął na tej konsoli, ale to tak zostawię sobie już na sam koniec. Paweł, a jak to u ciebie właśnie było z tym SNES-em? Wiesz co, powiem to tak. Jeśli chodzi o sprzętowo, no to podobnie jak Mariusz, jeśli chodzi o takie kwestie techniczne, no to jest duże prawdopodobieństwo, że w czymś się pomylę, za co już z góry przepraszam, ale SNES przetwarzał dźwięk za pomocą dwóch takich chipów. Jeden znajdujący się w rdzeniu konsoli, a drugi za pomocą procesora DSP. I obie te technologie, oba te chipy pozwalały na zapisanie muzyki w 64 kilobajtach,
To jest bardzo niewiele. To jest niesamowicie mało miejsca miał kompozytor na to, żeby stworzyć jakikolwiek dźwięk, a już nie mówiąc o całej muzyce do gier. I to jest to, co właśnie ty, Mariusz, powiedziałeś, że kompozytorzy naprawdę musieli się gimnastykować mieć jakieś takie pokłady pomyślunku w głowie, żeby coś z tego wykreować. Tak jak kiedyś mówiliśmy o tym, że na przykład NES miał skandalicznie mało miejsca, więc kartridż potrafił zapisać bardzo mało danych, bo miałeś oczywiście grafikę do zapisania, miałeś muzykę i to było skandalicznie mało, no ale SNES i właśnie tak jak powiedziałeś, Sega Genesis czy Sega Mega Drive, no również tego miejsca za dużo nie miały, chociaż to, co muszę powiedzieć, inwencja twórcza kompozytorów była niesamowita, niesamowicie duża i potrafili zdziałać naprawdę duże, naprawdę cuda. Ja tutaj się odwołam może do takiej klasyki, która pokazała, że jednak się da wycisnąć siódme soki z konsoli. Jest to Donkey Kong Country. Gra, która jest znana nie tylko z fantastycznej oprawy graficznej, ale również z niesamowitego soundtracku. To tak jakbyś, nie wiem, nagrywał tę muzykę za pomocą orkiestry. Tak jakbyś, to nie brzmi jak syntezator. W ogóle, to prawie w ogóle to nie brzmi jak syntezator. I jestem pod wielkim wrażeniem kreatywności kompozytora. Do dzisiaj. To jest niesamowite. Davida Wise'a, dokładnie. David Wise naprawdę miał, nie wiem, czy to szczęście, czy talent, czy cokolwiek, ale to, co zrobił przy Donkey Kongu, to jest po prostu niesamowite. Jak to wygląda z pozostałymi grami? Myślę, że również bardzo dobrze. Chrono Trigger no, jest takim przedstawicielem gatunku 16-bitowych. To ewidentnie nie ma tam żadnych pierdzących dźwięków, jeśli tak to mogę nazwać. To jest naprawdę czysty, piękny dźwięk. To samo Secret of Mana, to samo Super Metroid. Ty grałeś ostatnio Super Metroid. Powiedz mi, że ja kłamię. Czy ten soundtrack jest bezbłędny? Znaczy, wiesz, no, ciężko powiedzieć, że jest bezbłędny. Ja sądzę, że w porównaniu czym reprezentuje gra, czym się reprezentuje, co ma do zaoferowania, to samo jest muzyką. To zresztą to mówiliśmy chyba na jakimś z pierwszych naszych podcastów, że to jest takie nawiązania troszeczkę do pierwszego obcego, czy tam do... Tak, tylko ale właśnie dzięki tej nowej technologii mogli sobie rzeczywiście na to pozwolić. Jeśli macie możliwość, posłuchajcie sobie muzyki z Super Metroida, bo ona jest mroczna, ona jest tajemnicza i tam nie ma chyba takich wesołych utworów, jak to było w pierwszym Metroidzie. Nie, mało tego, ona nawet nie jest tyle co mroczna, ona jest momentami taka depresyjna, bo tak, tam dokładnie. Nie ma melodii. Tam jest oprócz tych takich popularnych tematu głównego, albo na przykład takie dźwięki, jak tam zdobywamy jakiś element, które są bardzo znane w całej serii, ale ogólnie no, ta muzyka jest taka no, mroczna, jest bardzo jest mroczna. No, ale tak czy inaczej, no, można powiedzieć, że jeśli chodzi o komponowanie muzyki do tej konsoli, no to były oczywiście jakieś ograniczenia, ale myślę, że kompozytorzy nic sobie chyba z tego nie robili. Ja sobie nie przypominam osobiście, a grałem w mnóstwo gier na SNESie, na SNESa, ja sobie osobiście nie przypominam takiej gry, która brzmiałaby źle. Wręcz przeciwnie. Chyba każdy soundtrack wypada tam fenomenalnie. Zresztą, a propos fanboystwa mojego, Mario, czy grałeś kiedyś w Dooma na Mega Drive? Nie, niestety nie, bo dobra. Z czego to wynikało? Po prostu nie udało mi się znaleźć tego tytułu. To jest jedna rzecz. W Dooma można było zagrać, i tu mogę się mylić, w Dooma można było zagrać, jeśli miałeś tam przystawkę, tam 32X. Ale do czego ja zmierzam? Doom wyszedł jednocześnie i na Genesis, i na SNESa. Zgadnij, na której konsoli muzyka brzmiała lepiej? Na SNESie. Na SNESie, dokładnie. Słuchajcie, powiem to tak. Jeśli chodzi o oprawę graficzną, no to Doom na SNESie wyglądał brzydko, rozpikselowanie. To jest, ja ledwo w to zagrałem, naprawdę. Natomiast wersja na Sega wyglądała minimalnie podobnie do tej wersji PC-towej, naprawdę. Ale jeśli chodzi o muzykę, no to Sega oferowała pierdzenia. Dużo pierdzeń było.
No, będę dużo mówił o pierdzeniach, ale taka jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o wersję SNES-ową, no to tutaj mamy taką wersję przybliżoną do PC-owej. Także jeśli chodzi o oprawę, no to wygrywała tutaj Sega. A jeśli chodzi o oprawę dźwiękową, to tutaj wygrywał SNES. Zresztą gdzieś w internecie czy na YouTubie można znaleźć porównania między jednym a drugim. Przyznam, nie wiem, z czego to wynikało. Czy to z tych ograniczeń konsolowych, o których tak dużo mówimy, czy po prostu coś po prostu nie pykło przy produkcji. Trudno mi powiedzieć. Ale tak jak ja mówię o porównaniach między jedną a drugą konsolą, no to zwykle wybieram takie tytuły, które pojawiały się jednocześnie na jednej i drugiej konsoli. Bo taki jest chyba większy sens niż podawanie ekskluzywów na Sega i na Nintendo. Coś jeszcze masz ewentualnie? Chciałbyś tutaj dodać, czy przechodzimy jakby już do ostatniej części podcastu? Tak właśnie myślę. Czy jeszcze coś może by było o tym... Bo wiesz, my się tutaj trochę rozbijamy o kwestie technologiczne. No ani ty, ani ja nie jesteśmy jakimiś wielkimi ekspertami, jeśli chodzi o... Tak, ale ja też sądzę, że nasi słuchacze nie chcieliby, żebyśmy teraz rozmawiali 30 minut debatując o tym, że który ciebie jest lepszy i wiesz... Może kiedyś z naszych tutaj osób, które z nami współpracują, moglibyśmy kiedyś zaprosić, bo wiem, że mamy takie osoby wśród naszych, że tak powiem, redaktorów. Tak więc kiedyś możemy faktycznie poświęcić taki odcinek. Jeżeli chcielibyście, wpiszcie w komentarzach, czy chcielibyście kiedyś taki podcast usłyszeć. My raczej mamy taką z Pawłem powierzchowną wiedzę i chcieliśmy tylko wam... Mówimy to raczej z naszych doświadczeń. No... Ja mówię to w ten sposób. Ja uwielbiam gry na SNES-a, uwielbiam ich dźwięk, uwielbiam ich muzykę. Ja do dzisiaj słucham muzyki z Chrono Triggera czy z Final Fantasy VI, no przykro mi, bo po prostu, no tak jak mówiłem wcześniej, mimo ograniczeń kompozytorzy naprawdę się napocili, żeby dostarczyć solidne brzmienie. Natomiast z tą Segą, trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo ja grałem w, jeśli chodzi o Mega Drive, grałem w Sonica i w Outrun, a całą resztę to tak bardzo powierzchownie i raczej mi ta konsola troszkę odrzucała, przyznam. Paweł, ja bym na przykład podsumował tak, że muzyka, dźwięki ze SNES-a, one miały taki charakter ciepły. Tak, właśnie, tego mi brakowało. To był taki ciepły charakter, ciepły. No to jeżeli chodzi o Sega Mega Drive, to jest to, co ty powiedziałeś, on był metaliczny. I to są, sądzę, że jest świetne podsumowanie. To jest tego, najlepsze podsumowanie, dokładnie. Jaka była różnica pomiędzy tymi dwoma konsolami w kwestii dźwięków i sound designu. Dokładnie. Ja lepszego podsumowania nie znajdę. Rzeczywiście SNES, ciepłe dźwięki, Sega, dźwięki metaliczne. No, może inaczej pamiętacie tamte czasy, inaczej pamiętacie te konsole. Piszcie w komentarzach, dyskutujcie. Zapraszam również na Discorda, tam też można dyskutować. Mariusz, przechodzimy do ostatniego punktu naszego programu, naszego ulubionego. Twoje top 5 tytułów z Segi. Które warto znać i które z których muzykę warto posłuchać? Dajesz. Zacieram rączki i uśmiech mi się dosłownie otwiera na twarzy. Ja przygotowałem 5 miejsc, tak? Czyli zacznę od 5. miejsca i dosłownie 2-3 słowa powiem o muzyce. W te wszystkie gry miałem okazję też zagrać, tak więc o wiele łatwiej było mi trochę więcej powiedzieć i napisać o muzyce. Słuchajcie, wyglądało to tak. Miejsce 5 to jest Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Muzyka wspomnianego przeze mnie wcześniej Yuzo Koshiro, bardzo uzdolnionego pianistę poza tym, tam chyba w wieku 4 lat czy 6 lat już wymiatał na fortepianie. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą samą muzykę do Shinobi, przywodząca na myśl klasyki kina azjatyckiego o cichych zabójcach, melodyczne odgłosy syntezatorów, wręcz nawet klubowe, polecam szczególnie przesłuchanie utworu Solitary, z naleciałościami kultury dalekiej Azji.
Miejsce czwarte to jest Sonic the Hedgehog, kompozycja autorstwa głównie Masato Nakamura. Co ciekawe, był J-popowym artystą, dlatego też ta muzyka Sonic the Hedgehog jest taka bardzo rytmiczna. I tak, muzycznie nie odstaje jakby od chwytliwych melodii skomponowanych przez Kenji Kondo. A muzyce do Sonic Hedgehog bliżej jest do rytmów dyskotekowych, funku, szczególnie słuchać to w utworze Spring Yard Zone. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej można dodać. Bardzo serdecznie Was odsyłam do przesłuchania ścieżki dźwiękowej. Miejsce trzecie, Outrun. No, dla mnie to jest osobiście klasyk. To jest każdy szanowany bywalec automatów. Tak, kolekcjoner też muzyki do gier musi mieć ścieżkę dźwiękową z tej gry, czy to na płycie CD, czy to na płycie winylowej, musi mieć, ponieważ to jest historia muzyki do gier. I teraz tak, Outrun, tak jak powiedziałem, był prawdziwym, czy nawet jest dalej prawdziwym takim klasykiem, choć pierwotnie pojawił się wcześniej na automatach, bo ta gra wcześniej była wydana na automatach. Utwory skomponowane przez Hiroshiego Kawaguchiego były kwintesencją ery automatów. I teraz tak, ciekawostka, przed startem wyścigu zawsze wybieraliśmy muzykę w postaci takiej radiostacji, czterech utworów o różnych jakby takich gatunkach muzycznych. One były, te gatunki czy tam te kompozycje były zazwyczaj bardzo rytmiczne, utrzymane właśnie wcześniej wspomnianej stylistyce pop bądź J-pop oraz rocka. No, koniecznie przesłuchajcie. Drugie miejsce, no to jest dla mnie trochę taki sentyment z dzieciństwa, czyli Rocket Knight Adventure, i to jest dzieło godne zespołowi kompozytorów z Konami Kuheika Club. Masanori Ohashi, Akihata i uwaga teraz, Mishiro Yamane, Castlevania, ukochana Pawła. Tak jest. Ukochana seria, a nie tak. Ukochana Yamane, żeby nie było. Tak. Mishiro Yamane, tak jest, Masanori Adachi, Hiroshi Kabayashi i Akira Yamaoka, czyli Silent Hill. Bo sądzę, że niewiele osób o tym wiedziało, ale że on też jakby grzebał przy muzyce. No i co, muzyka w tej grze jest przepełniona barwnymi, dynamicznymi melodiami, momentami agresywną elektroniką, czyli tym metalicznym brzmieniu, o którym tutaj kilka razy już z Pawłem wspomnieliśmy, ale finalnie piękne, brzmiące utwory towarzyszące naszej podróży. No i pierwsze miejsce, i to jest, słuchajcie, powiem tak, koniecznie musicie mieć tą płytę na CD albo na winylu. To jest kwintesencja muzyki do gier, to jest to, z czego Sega Mega Drive, Sega Genesis słynęła, czyli Streets of Rage 2. Ojej. To jest kompozytor, czyli Yuzo Koshiro, w pierwszych dwóch odsłonach Streets of Rage zastosował tutaj nieznaną jeszcze wcześniej nikomu w Japonii technikę modulacji syntezatorów marki Roland. Tu troszeczkę tak technicznie chciałbym opowiedzieć. No i co? W ten sposób uzyskał dźwięki popularne wówczas na terenie Stanów Zjednoczonych dla gatunków muzyki klubowej z elementami jazzu, hip-hopu oraz R&B. On jest z dokumentów Digital Cards, do którego Was odsyłam. Opowiedział właśnie o tym, że on kiedy pisał muzykę do wszystkich odsłon Streets of Rage, a szczególnie do drugiej, to on chodził po klubach w Japonii, gdzie puszczano taką muzykę sprowadzaną, importowaną właśnie ze Stanów Zjednoczonych, i to jakby zainspirowało go do napisania takiej muzyki do gry. Czyli słuchajcie, nawet jeżeli w tamtych czasach żyliście i nie mieliście jakby kontaktu, nie wiem, żeby kupić sobie jakąś tam kasetę magnetofonową bądź winyla z jakąś tam, powiedzmy, gatunkiem muzycznym, to poznawało się takie gatunki właśnie grając w gry. I to o tym trzeba też warto wspomnieć. No i co? Dla wielu osób Yuzo Koshiro to jest naprawdę guru tak zwanego FM syntu, czyli tej takiej metody syntezy dźwięku opierającej się na modulacji.
aż architekt od dźwięków, który stał się również pionerem w dziedzinie promocji dotychczas nieznanych gatunków muzycznych wśród japońskich graczy. No jego wkład jakby w rozwój muzyki do gier wideo w dalszym ciągu jest doceniany, czego najlepszym dowodem jest seria filmów dokumentalnych Digital Cards, o których właśnie teraz wspomniałem, gdzie na jednym z odcinków przedstawiono jego profil artysty oraz jego pracę nad muzyką z Street of Rage. I ciekawostka na sam koniec, wytwórnia fonograficzna, brytyjska wytwórnia fonograficzna Datadisk od 5 lat zajmuje się, czy nawet od 6 już, zajmuje się publikowaniem płyt winylowych. Praktycznie większość tych płyt jest z muzyką z czasu z Sega Mega Drive, Sega Genesis i oni byli też odpowiedzialni za to, że pierwszy raz w historii muzyka z pierwszych trzech odsłon Street of Rage pojawiła się na płytach winylowych i mało tego, nie tyle co odświeżona, ale kompletnie zremasterowana przy użyciu technologii wtedy, kiedy sam Yuzo Koshiro pisał tą muzykę na system Sega Mega Drive. Pawle, u mnie tak w skrócie, jak to u Ciebie z tą Twoją piątką wygląda na SNES-a? Jak śmiałeś wspomnieć o Street of Rage, nie wspominając o czwórce? No, ale jak wiesz, mogłeś? Street of Rage 4 pojawiła się na PlayStation, na wszystkie obecne teraz generacje konsol i komputery, tak więc kiedyś będzie jeszcze okazja, ale faktycznie zachęcamy z Pawłem do przesłuchania czwartej odsłony, bo nie tylko on tam napisał muzykę, ale wielu znanych, znamienitych kompozytorów, m.in. kompozytorka Yoko Shimomura, tak. Ale też Olivier Derivier, który był chyba dyrektorem artystycznym, był głównie odpowiedzialny za większość napisanych utworów. Dobrze. Jeśli chodzi o gry ze SNES-a, no cóż, też zacznę od piątego miejsca, czyli Donkey Kong Country, czyli pogromca Segi. Przynajmniej taki jest bardzo nieoficjalny tytuł tej gry, nadanej przez graczy. Muzyka autora Davida Wise'a, czyli cudotwórcy. Człowiek, który z syntezatorów potrafił stworzyć muzykę godną niejednej orkiestry. Dzięki niemu usłyszeliśmy prawie że prawdziwe instrumenty. Jeśli posłuchacie muzyki z Donkey Kong Country, usłyszycie wiele współczesnych instrumentów, które kojarzą się czy to z dżunglą, czy właśnie z takimi tropikalnymi klimatami. Fantastyczna muzyka i świetna przygoda, troszkę frustrująca gra, ale naprawdę polecam. Miejsce czwarte u mnie to jest Super Metroid z muzyką Kenji Yamamoto i Minako Hamano, czyli muzyka, o której już troszkę powiedzieliśmy, że jest troszkę depresyjna, że jest trochę smutna i jest mroczna i klimatami nawiązuje do takich właśnie tytułów jak Obcy. Fantastyczny klimat, utrzymany w równie fantastycznej grze. Warto naprawdę skupić swoją uwagę nie tylko na to, co się dzieje na ekranie, ale również na to, jak dźwięki i właśnie jak muzyka buduje ten dosyć mroczny i również niebezpieczny klimat. Polecam również motywy grane w trakcie walki z bossami. Miejsce trzecie, jeśli dobrze liczę, to jest Mega Man X, czyli Capcom tym razem wkracza. Setsuo Yamamoto, Makoto Tomozawa, Yuki Wai, Yuko Takahara i Toshihiko Horiyama, czyli no cóż, większa część ekipy Capcomu, która tworzyła muzykę do wszystkich poprzednich odsłon Mega Mana. No ja pamiętam wszystkie 6 odsłon Mega Mana z NES-a, z Pegasusa i liczyłem, że dostanę taki sequel, który będzie mi odpowiadał. No trochę się zawiodłem, powiem szczerze, dostałem tak naprawdę tytuł, który kopnął mnie w jaja i później kiedy leżałem, no to dostałem również skopa w głowę, tak bardzo mną tu rzuciło. To jest sequel, na który czekałem i o którym nic nie robiłem. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, mocno energiczna, inspirowana takim rokiem lat 90. Bardzo energiczna, bardzo dynamiczna, no i zdecydowanie oddaje to, co się dzieje na ekranie. Jeśli lubicie adrenalinę, jeśli lubicie pomęczyć swoje palce na padzie, zdecydowanie polecam. Miejsce drugie
Final Fantasy, czyli Nobuo Uematsu. Człowiek, który tym tytułem dał jasno do zrozumienia ludziom, że nie istnieje coś takiego jak nieograniczenia, ale istnieje coś takiego jak wolność twórcza. Powiem to może na takim przykładzie. Na SNESie nie można było odtwarzać wokali. No jasna sprawa, taka była technologia. Zamiast tego Uematsu w taki sposób wykorzystał swoje synchrony w Aria di Mezzo Karate, tak się ten utwór nazywa, czyli podczas sceny w operze, że postać, która śpiewała, no cóż, naprawdę śpiewała. Ona nie brzmiała, ona nie była niemową, nic z tych rzeczy. Ona naprawdę śpiewała tekst na scenie. Cała ta scena, cały ten moment w operze wyglądał prześlicznie i ja się w tym momencie zakochałem. Ale cały soundtrack to jest tak naprawdę jedno wielkie spektrum uczuć. Czuję się gniew, czuję się radość, czuję się smutek, czuję się depresję, czuję się, no nie wiem, wolę walki, jeśli tak to mogę nazwać. Naprawdę, całe spektrum emocji. To jest jeden z tych soundtracków, do którego bardzo często powracam i przypominam sobie te wszystkie sceny, którym ta muzyka towarzyszyła. No i miejsce pierwsze. No, Mario, powiem szczerze, nie będziesz zaskoczony. To jest wcale gra, nie będę. To jest gra, od której zaczęła się moja przygoda z JRPG-ami, do której bardzo często wracałem. I również ogrywam ją teraz na swoim kanale Twitchu, polecam, zapraszam, czyli Chrono Trigger, czyli muzyka Yasunori Mitsudy i również poniekąd również Nobuo Uematsu, ale Mitsuda jest tam, myślę, tym głównym sprawcą. No trochę mnie zatkało, nie mam dlatego pojęcia, co o tej muzyce powiedzieć. To jest... Ty no, jako największy fan, Paweł. Ja jako największy fan, tak, bo naprawdę, wiesz co, targają mnie takie emocje, kiedy mówię o tej grze, o samej tylko grze, a co dopiero mówić o samej muzyce. Bo to jest RPG, japońskie RPG w najczystszej postaci. Tam jest przygoda, tam jest akcja, tam jest mnóstwo wzruszeń, mnóstwo zdrad, przyjaźni. No mnóstwo takich wątków, do których ta muzyka po prostu pasuje. Mamy wesołą melodię graną podczas festiwalu, mamy troszkę mroczniejszy klimat, kiedy przenosimy się do tych czasów średniowiecznych, jeśli tak mogę powiedzieć. Epok. Dokładnie, mamy mocno depresyjne motywy grane w czasach przyszłych, czyli ten rok 2000 później, 2300, przepraszam. Mamy te motywy takie prehistoryczne, kiedy przenosimy się te miliony lat wcześniej. Naprawdę nie wiem, co o tej muzyce powiedzieć. Ona po prostu pasuje do wszystkiego. Ja bym jeszcze dodał to, że Mitsuda wyciągnął ostatnie soki, tak jak to zrobił w przypadku... Dokładnie. Chrono Crossa, o którym kiedyś na pewno będziemy mówić, i to było ze Sony PlayStation. Dokładnie, ja się mogę podniecać Final Fantasy, ja się mogę podniecać Secret of Mana, którego również nie zamieściłem na tej liście, chociaż powinienem, ale to jest to, co mówisz. On wycisnął z tej konsoli ostatnie soki. Ja wiesz, jak ja na przykład, ja mam ten sam problem co ty, to znaczy nie jestem w stanie wszystko jako całość opisać muzykę, jaka ona jest, dlatego ja zawsze się skupiam na jednym utworze, który to jest Frog Team. Frog Team, tak jest! A dlaczego? Bo uważam, że to jest... ja wiem, że tam jest mnóstwo genialnych tematów muzycznych, ale ja mam taki sentyment do Frog Team, ponieważ jak ja pierwszy raz grałem w tą grę jeszcze z możliwością, znaczy były te animacje takie i pamiętam, że jak Frog Team chwyta po rękojeść miecza, Masanuna, unosi w górę i ten taki podniosły temat i to tak. Jest właśnie pokazuje ta podniosłość, która jest, ta melodyjność bogata, różnorodna. Sądzę, że... To jest taki motyw, który pokazuje tragiczność samej postaci Froga, jeśli ktoś grał, to wie, o czym mówię, że na początku mamy taki spokój, taką ciszę, jakby postać się zastanawiała nad tym, kim jest i co chce osiągnąć, a później to, co mówisz, czyli takie solidne walnięcie, tak heroiczność, taki może trochę patos, ale taki bardzo przyjemny.
No, ja bym tak w kilku słowach opisał te... Tak, i plus jeszcze... Jak, no, jak soundtrack właśnie do... Plus jeszcze cały soundtrack Chrono Triggera jest też, myślę, ponadczasowy. Oj, zdecydowanie. On się kompletnie nie zastarzał. On się w ogóle nie zastarzał i naprawdę, jeśli przesłuchacie sobie muzykę ze współczesnych JRPG, no to zobaczycie, że one brzmią trochę tak samo, podobnie. Może coś się tam bliżej zmienia w melodii. Bliżej im do produkcji zachodnich gier, dokładnie, filmów niż... Ale to kiedyś sobie na inny temat zostawimy. Natomiast Chrono Trigger, teraz... tak jak mówię, jest ponadczasowy i trudny do przerobienia. Trudny do przerobienia. Jeśli posłuchacie sobie cały soundtrack raz i po iluś latach usłyszycie jakąś melodię z tej gry, no to momentalnie rozpoznacie, hej, to jest Chrono Trigger. Tak to u mnie wygląda. Ale zdecydowanie, wiesz co, ta lista tych top 5 to jest zdecydowanie za mało. Tych gier jest zdecydowanie za dużo. Mario. No nie wiem, nawet jak zakończyć ten podcast. Nie wiem, jak zakończyć to spotkanie. O jest, jak sentymentalnie to wszystko zabrzmiało, ale taka jest strasznie prawda. My z Pawłem bardzo ciepło wspominamy sobie tamten czas. Mamy nadzieję, że wy też, będąc tutaj z nami, słuchając tego podcastu, tam gdzieś wróciliście myślami, jeżeli mieliście okazję w tamtych czasach już ogrywać te gry, bądź już teraz na przykład ogrywacie i jednak jest jakiś sentyment, łączy was z tymi grami, to mamy nadzieję wspólnie z Pawłem, że miło spędziliście z nami ten odcinek tego podcastu. Dla nas to, no to było takie, no, wrócenie do czasów, kiedy byliśmy brzdącami, to może nie, ale nastolatkami byliśmy i poznawaliśmy gry tak naprawdę. To był taki moment, świat gier poznawaliśmy i... Świat gier to jesteśmy też, tu, gdzie jesteśmy. Tak, ale świat gier to też, ale bym powiedział muzyki, bo znawaliśmy tak naprawdę wtedy muzykę do gier wideo, zanim jeszcze nastały czas Sony PlayStation i innych konsol. No to, co ja mogę obiecać ze swojej strony, to to, że o każdym z tych tytułów, które wymieniliśmy, czy to z listy, czy spoza listy, na pewno kiedyś powiemy u nas na podcaście. Coś tego, więcej na pewno. Co jest zdecydowanie miejsce. Dobrze, Mariusz, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za dziś. A jak zawsze, cała przyjemność po mojej stronie. Jak zawsze bardzo miło mi się rozmawiało z tobą. Minęło to szybko. Bardzo szybko. Mam nadzieję, że wam też minął ten czas, słuchając nas. Jasna dzisiaj sprawa. Dawajcie nam znać, co sądzicie dzisiaj o tym odcinku i w ogóle o całym podcaście. Zapraszamy i na stronę internetową, i na Facebooka, i na naszego Discorda. A tymczasem, no cóż, żegnam się z Państwem, a dokładnie żegna się Paweł Dębowski. No i oraz kłania się w pas Mariusz Borkowski, który was zaprasza też do odsłuchiwania podcastu na Spotify, Apple Podcast, no i na YouTubie, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś wizualizacje. Super. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.